Cześć, witam. Dziś opowiem o książce, w której został poruszony temat państwa islamskiego, a więc temat jakże ważny dla Europy i całego świata. Ta książka to dżihadistka, napisana przez francuską dziennikarkę Anne Rel. Jest to oczywiście jej pseudonim literacki. Dlaczego musi używać pseudonimu, powiem o tym za chwilę. Dziennikarka francuska zajmowała się tematem następującym. Badała, dlaczego młodzi ludzie z Europy, z różnych krajów europejskich opuszczają swoje rodziny, domy, uczelnie i zostają bojownikami państwa islamskiego. Przeprowadziła wiele wywiadów z rodzicami, napisała wiele artykułów i przekonała się, że najważniejszą komórką rekrutacyjną państwa islamskiego jest oczywiście internet. Dlatego podtytuł tej książki brzmi Relacja z wnętrza komórki rekrutacyjnej państwa islamskiego. Jako dziennikarka śledcza zapragnęła poznać istotę tej właśnie rekrutacji. Dlatego na Facebooku założyła fałszywe konto pod imieniem Melody. I tam właśnie rozmawiała ze zwolennikami państwa islamskiego, mówiąc, że pragnie też służyć temu właśnie państwu. Jakież było jej zdziwienie, że po kilku dniach odezwał się do niej człowiek, który nazywał się Abu Biler, miał 38 lat. Jak się okazało, był bardzo poważnym i znaczącym generałem i ważną osobą w państwie islamskim. Tenże Abu Biler zapragnął sprowadzić Melody do Syrii, gdzie właśnie stacjonował, ale pragnął zobaczyć, nie tylko z nią rozmawiał. Dlatego Melody podjęła bardzo niebezpieczną grę. W przebraniu kobiety islamskiej rozmawiała z Bilelem poprzez Skype'a, mówiąc, że właśnie o to zmieniła wiarę, że pragnie służyć Allahowi. Abu Bilel nie tylko namawiał ją do przyjazdu do Syrii, ale również jej oświadczył. Oświadczył się jej, mówiąc, że zostanie żoną ważnego przywódcy państwa islamskiego i będzie żyła w Syrii jak w raju. Będzie mogła korzystać ze wszystkich dóbr należnych przywódcy. Sam był zawsze ubrany bardzo elegancko, umiał się fantastycznie, wspaniale wysławiać. Te rozmowy trwały kilka miesięcy. Wreszcie Melody zdecydowała się na wyjazd do Syrii i na poślubienie Bilela. Wszyscy ostrzegali ją, że ta gra jest manipulacją. Nie wiadomo, kto kim manipuluje, czy to dziennikarka Bilelem, czy odwrotnie. Kiedy było już wszystko załatwione, wszystkie kanały przerzutowe przez Amsterdam, Turcję i tak dalej, dziennikarka wyruszyła w tę podróż ze swoim fotografem, aby uwiecznić całe to przejęcie jej przez przyszłego małżonka. Książka pełna jest osobistych refleksji, osobistych odczuć co do islamu, a także co do samego Bilela. A dziennikarka zwraca uwagę na taką pajęczynę, którą się oplata młodych ludzi, ją również, aby właśnie uwierzyli, że Syria to raj, że państwo islamskie może zapewnić prawdziwą realizację w życiu. Od razu powiem, że próba przekroczenia granicy była nieudana i nie wiadomo właściwie z jakich powodów. Po kilku dniach Melody dowiedziała się, że Bilel został zastrzelony, prawdopodobnie zabity, ale nie było na to dowodów, ponieważ nie znaleziono jego ciała. Dlatego do dziś Bilel jest uznany za człowieka żyjącego, za bojownika żyjącego. Jakież było zdziwienie Melody, czyli Anny, kiedy z jej starej komórki, na jej starą komórkę ktoś zadzwonił i usłyszała wtedy następujące słowa, a potem obejrzała sobie również w internecie. Moi bracia na całym świecie, oto wezwanie do fatwy na tę nieczystą istotę, która szydzi z Wszechmogącego. Jeśli ją zobaczycie, gdziekolwiek by to było, bądźcie posłuszni prawu islamu i zabijcie ją. Jej śmierć ma być powolna i bolesna. Kto szydzi z islamu, zapłaci za to krwią. Jest bardziej nieczysta niż pies. Zgwałćcie ją, ukamienujcie, zabijcie. Inszallah,
A więc nałożono na Melody fatwę, czyli skazano ją na śmierć i dlatego dziś ona się ukrywa i musi używać fałszywego nazwiska. Była to bowiem niebezpieczna gra, a wszystkie wydarzenia opisane w dżihadystce miały miejsce naprawdę, miały miejsce w roku 2014. Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się czegoś na temat rekrutacji młodych ludzi do państwa islamskiego, na temat ich sposobów manipulacji, a także przeczytać książkę szalenie interesującą z emocjonalnego psychologicznego punktu widzenia, warto poświęcić kilka godzin, aby się z tą pozycją zapoznać. Dziękuję, zapraszam na mój kolejny film.